Potrzebny udarem ataku stołecznej obrona niemiecka przeszła do stołku wrażenia, które ostatecznie rozbiło oddział rosyjski. Część żołnierzy dostała się do niewoli. No i proszę Państwa, w ten sposób dobiega końca pisemny epizod naszego spotkania z drugą historią. Obrońcom niemieckim po raz kolejny udało się obronić front mazurski, raz miejski, który zostaje dalej w naszym posiadaniu, a ja w tym momencie korzystam z mojego ulubionego przywileju i tym samym ogłaszam, że wszyscy kolegi będą z Thank you.